Dzisiejszym naszym gościem trener Łukasz Zaborowski. Witam serdecznie. Siemanko, cześć. Wiemy, jaka sytuacja jest na świecie z powodu wirusa. Wiele klubów może mieć problem. Widziałem także akcje zrzutki na niektórych klubach. Jak wygląda u Was sytuacja? No na szczęście radzimy sobie na razie i oby tak zostało. Wiadomo, jest dużo problemów. To nie jest łatwa sytuacja dla nikogo, ale jakoś to udźwigniemy. Miejmy nadzieję. Tak naprawdę ciężka sytuacja dla zawodników, którzy żyli samego MMA. Naprawdę okropna sytuacja teraz dla zawodników. Wiesz co, no tak, ale to też zawsze powtarzam zawodników, którzy jak żyje z MMA, no to już musisz mieć te wypłaty naprawdę dobrze. Wiesz, jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, zarabia 20 tysięcy za walkę i żyje z MMA, no to nie żyjesz z MMA, bo właśnie to, co zawsze powtarzam zawodnikom, żeby nie pakowali się w żadne kredyty, jakiekolwiek rzeczy, bo nie daj Boże złamiesz, nie ma, że jest, no teraz jest koronawirus, to nikt tego nie przewidział, ale takie rzeczy jak na przykład złamanie nogi, czy wiesz, to złamiesz nogę, tak naprawdę możesz po półtorej, dwóch latach czasem wrócić, wiesz, zależy jak to jest poważne złamanie. Ścięgna pozrywasz, no to jest, no wiesz, to naprawdę możesz już nigdy nie wrócić do pełnej sprawności, jeżeli liczysz na to, że jakby żyjesz na górkę albo rzucasz wszystko dookoła i potem liczysz tylko na te wypłaty z MMA, no to możesz się potem przykro rozczarować i myślę, że właśnie to jest zła trochę droga, że teraz dużo zawodników, ja widzę na amatorskich zawodach, zawodnicy mają sponsorów i potem są, to trochę, to nie idzie w dobrą stronę, bo to nie, to naprawdę bardzo mały procent ludzi żyje z tego i no trzeba sobie zdać z tego sprawę, a wiesz, dużo osób patrzy teraz przez pryzmat Conora McGregora czy okolwiek i wiesz, jest na amatorskich zawodach i na amatorskich zawodach, jak słyszę od chłopaka, że on celuje sobie w UFC, nie? A potem na Almie przegrywa 4 walki, nie? Aż takie, no wiesz, to jest takie trochę za bardzo fajnie, że są marzenia i wszystko, tylko że to z tych takich rzeczy kiedyś bardzo nierealnych zrobiło. Kiedyś w klubie naprawdę, jak ktoś miał zawodową walkę, to było wow, a teraz trochę poszło to w tą drugą stronę, gdzie tak naprawdę nic sobie czasem zawodnicy nie robią z jakichś tak rzeczy, nie? I właśnie też, no i potem takie są problemy, że właśnie ktoś właśnie robi jakiś potem zawodnik zrzutkę na coś, bo on potrzebuje na wyjazd do Brazylii, na tego, a kogo to obchodzi, nie? Wiesz, twój wyjazd do Brazylii, czy zrzucić się na jakąś biedną tam dziewczynkę, która jest chora, no to wybór jest prosty, nie? A no to jest, no właśnie o to chodzi, żeby zawodnicy jednak zabezpieczali się jakoś, nie wpieprzali się w niepotrzebne kredyty, jakieś rzeczy i też zawsze mieli coś jeszcze dodatkowego, póki nie są w stanie jakby utrzymać się po prostu z tego, nie? Kiedyś robiliśmy taki wywiad tekstowy, ciebie zapytałem, bo naprawdę ciężkie czasy, patrząc nawet przez pryzmat tych młodych chłopaków, że takie wybieranie trochę jest tych ofert. Mimo wszystko jest mocniejszy rywal, jest oferta, on powie nie, wolę poczekać, może trafi się słabsza oferta. To się naprawdę zrobiło bardzo dużo, bo tak naprawdę to dopiero teraz po półtorej roku, po roku dla mojego już amatora, no Kasper Wrubel ma 8-1 semi-pro. I to też jest trochę, wiesz, no on dużo amatorskich też było robione, ale był taki problem, żeby znaleźć mu na debiut rywala, że to się w głowie nie mieści. Tak naprawdę no, Hubert Lota z Arkosu dopiero wziął tą walkę, był na gali i znali, akurat był teraz koronawirus i odwołali galę, ale ja mu szukałem walki przez półtorej roku dosłownie i to było naprawdę problem. Tak samo z Rybą, to udało mu się w końcu zrobić i wygrał to debiut 1-0, ale potem jak chciałem mu zrobić następną walkę od razu w tym roku, to też z dwóch, trzech rywali odrzucało go. No i to jest spory problem, bo no to jest spory problem, bo na przykład jak zawodnicy często nie jeżdżą na żadne amatorskie turnieje, to też jest błąd. Zaraz wszyscy idą na zawodostwo, gdzie myślę, że fajnie teraz właśnie masz dwie jakby organizacje, które teraz wiesz, jakby się. To jest dobre, że masz te dwie federacje amatorskie, jedna drugą wyprzedza i to jest tylko dobre dla zawodników, więc masz gdzie startować amatorsko, jeździć wszędzie, to jeździ i zdobywaj doświadczenie. A u mnie jeżdżą ci zawodnicy, robią sobie coś, no ale potem jest zawodowy debiut z chłopaszkiem i on mówi, o, on ma 30 walk zawodowych, ja z nim nie walczę. No to jest właśnie, no, to jest bez sensu, się mija w ogóle wszystko z celem i wiesz, tych gal jest teraz po prostu dużo i to często jest tak, że trener albo znajomy robi galę i chce ci dać łatwego rywala, najlepiej, żeby się od razu wywalił, a kiedyś po prostu była, wiesz, na miesiąc była jedna gala i nie ma dyskusji, tak naprawdę nawet się nie sprawdzało rywala, tylko się brało po prostu w walkę, nie?
Męskim MMA można powiedzieć, że jest problem, ale chyba w kobiecym jeszcze większy, patrząc przez pryzmat choćby u was Anity Bekus. Jej na pewno ciężko znaleźć jakąś walkę. Były teraz zaplanowane dwie walki, chyba jedna za granicą, jedna w Polsce, z tego co kojarzę. Miała mieć walkę w Szwecji i w Polsce. W Szwecji miała być dosyć mocną rywalkę, w Polsce miała na takiej małej gali pod Łodzią walczyć. Jeszcze z nieznaną rywalką, ale na pewno by nie była jakaś bardzo wymagająca. No i widzisz, no i akurat też długo szukała walki. Też Anita miała po tej walce swoje trochę odpoczynku i dobrze jej to zrobiło, potrenowała i tak naprawdę, no jak zaczęło się szukanie ofert, to było no nie do końca. No raz miała walkę w grudniu mieć, no to Judyta wyleciała, bo zerwała więzadło. Bardzo przykra kontuzja, szkoda tej walki, bo naprawdę bardzo fajna walka moim zdaniem by była z Judytą. No i potem szukanie znowu walki, dwie naraz, właśnie widzisz, no dwie walki tak naprawdę w miesiąc czasu odstępu wzięliśmy, ale mieliśmy też na uwadze to, że jak w Szwecji będzie cięższa walka, no to będzie cięższa walka w Szwecji, no to prawdopodobnie zawalczy miesiąc później, ale lepiej już wziąć te dwie walki, znając historię, żeby nie szukać potem wszystkiego, nie? No i tak się skończyło tak, że nie zawalczyła nigdzie, bo niestety wszyscy mają ten sam problem z wirusem. No właśnie, wspominałem o tych ofertach, bo kiedyś pisaliśmy też u nas artykuł, pojawił się o Ewelinie Woźniak, że narzekała na tą straszną ofertę ze Szwecji, właśnie chyba no z tak, Szwecji. Tak, tylko że ja sam napisałem na Twitterze. No właśnie, ty zareagowałeś na to, że twoim zdaniem mimo wszystko na tak początkującym etapie kariery nie powinno się wybierać mimo wszystko, czy jednak... I tak, szczerze na początku to co mówisz, że ogólnie powiedz mi, masz robić karierę, tak? Ogólnie ja i tak dostałem większą tą ofertę, ale druga sprawa jest taka, i potem i tak jeszcze ją podwyższyli, więc naprawdę nie była zła tak naprawdę ta oferta i myślę, że wymiana za takie pieniądze, za ostatnią walkę wiem ile dostała, więc wiem, że nie dostała tyle. A druga sprawa jest taka, że to co mówisz, zobacz, no masz na przykład, nie wiem, 400 euro, tak, 400 i tam walka o pas, ten pas logiczny, no to jest mały pas, więc już nie spuszczajmy się też, bo jest walka o pas za 400 euro takie nagłówki robić, bo to jest bez sensu, ale zobacz, masz 400 euro za walkę, tak, na to 1600 zł za podstawy, no dobra, a negocjujesz fajnie jak nie wyjdzie, że 100 euro więcej, a co za 200 euro więcej i co, zbudujesz dom za to? No nie zbudujesz, no zrób, masz trzy walki zawodowe, przestań pieprzyć, nie? No, wiesz, no niektórzy się biją za mniej. Tamta rywalka nie była łatwa, może też więcej o to chodziło, ale no wiesz, no tak kurczę, no na początku to jest to, co mówię, nie zrobisz, co zrobisz? Dobra, dostaniesz nawet 1000 więcej euro i będziesz miała 2000 euro zamiast 1000. No i co zrobisz z tym? No ja pierdolę, no nie, mówię, nie zbudujesz swojej przyszłości, nie uratujesz rodziny tym, nie? To nie jest, już rozumiem, masz 10-15 tysięcy, no to już na pewno coś, jakiś bonus większy, tak? Ale no masz trzy walki zawodowe, no to też nie oczekuj, że wiesz, no pierwszy trzeba trochę jakby udowodnić, trochę swojego nazbierać i a potem dopiero jakby wiesz, potem pierwszy raz się trochę podłożyć, żeby potem wyjąć się, może w ten sposób, nie? No trzeba przycierpić, trzeba czasem przymknąć buzię, no wiesz, no umówmy się, no nie sprzedasz żadnego biletu w Szwecji, nie? Żaden Polak, który ma trzy walki zawodowe, no nie sprzeda, no Jezus, no przyjdzie rodzina, jakaś ktoś, ale to no bądźmy, wiesz, to może boleć, no, ale tak jest, szczególnie, że tych gal jest teraz tyle, że no trzeba czasem walki brać za pół darmo. Opisałem, że walk trochę odpadło, no bo Marcin Wrzosek miał walczyć w kwietniu, Karolina Owczarz chyba w czerwcu, więc tak naprawdę liczycie, że KSW zrobi te studyjne gale, no bo dzisiaj Maciek Kawulski podał, że są tak naprawdę trzy opcje, ta z zagranicznymi zawodnikami chyba myślę, że mimo wszystko chyba odpada w tym pierwszym półroczu. Wiesz co, no prawdopodobnie tak, no jakieś tam już z tego co wiem, to już tam jakieś próby tam zarysy czegoś tam mają, no to zobaczymy, jak to wszystko się w Polsce rozwinie. Tam dzisiaj tam premier podał, widziałem te cztery etapy. Chyba tam w tym drugim czy trzecim etapie są te możliwości imprez masowych na 50 osób. Nie ma jeszcze daty tego, ale no fajnie jakby to wróciło, bo no kurczę, wiesz, to jest druga sprawa, fajnie jak to wróci, ale na przykład czwarty etap tego to jest ostatni, czyli otworzenie klubów, tak? No to te zawodnicy też nie mają gdzie trenować i tu akurat z tymi zawodnikami, czy KSW, to od nas to raczej są
dosyć rozpoznawalni, więc oni nie będą się aż tak martwić o miejsce na rozpisce, ale, ale zobacz jakie kolejki, także tak powiem, będą, wiesz, zawodników, którzy będą chcieli walczyć na gali, a będzie na przykład 9 miejsc tylko, nie? 9 pojedynków, no to a wyobraź sobie, ile teraz zawodników się ustawi w kolejce, albo co tam ma Wojsław, wiesz, w Messengerze, ile wiadomości ma od zawodników, kiedy mogę walczyć, nie? To będzie, tu będzie problem, bo umówmy się, no tylko KSW będzie robiło studyjne gale, jeżeli fans robić coś, no to będzie prawdopodobnie jedna, wiesz, no to pay-per-view, no to umówmy się, to trzeba jednak, kurczę, no to trzeba naprawdę sprzedać tego sporo, żeby zarobić, no, a wiesz, no nic nie ujmując, czy Andrzejowi Grzybykowicz coś, no ale no wiesz, jest świetnym zawodnikiem, ale kurczę, no wiesz, no nie sprzeda gali, kurczę, no, no szczególnie, że masz, patrzysz sobie sam, 40 zł, tam 45 masz dać, no to ilu jest takich hardkorowych fan? Ja kupię, ty kupisz, ale kto jeszcze kupi? Nie wiesz, jak jest KSW, to ono już ma taką markę, że tak naprawdę bez moich znajomych, którzy się nie interesują MMA za bardzo, no to oni kupują, bo już jak czy nawet KSW jest, no to po prostu będzie impreza w domu, wiesz, i robią sobie, kupują i zwołują, a przyjdźcie do mnie na KSW, nie? I nawet nie wiedzą, kto walczy, ale po prostu wiesz, przyjdźcie do mnie i nawet będą pijani oglądać i nie będą wiedzieli, kto walczy, ale kupują. I to już jest coś takiego, jakby wiesz, w Polsce się tak przebiło tak do świadomości, że jednak. No jednak oni to pociągną, myślę, a inne będą, no szkoda właśnie, ja nie mówię, że to jest fajnie, ja się cieszę, bo kurczę nie mam, bo fajnie by było, gdyby tych gal było jak najwięcej, ale będzie bardzo ciężko, myślę, nie, więc no na pewno w tym roku będzie gal bardzo mało. No właśnie, wspomniałeś, KSW tak naprawdę może to wytrzymać taki trudny okres, ale FEN przykładowo ma zrobić galę w pay-per-view, myślisz, że to się uda, no bo tak naprawdę nie oszukujmy się, takim koniem pociągowym to jedynie w Polsce jest KSW. No tak, no myślę, że no niestety, no chciałbym bardzo, żeby to naprawdę poszło, bo tak jak mówię, no by było więcej miejsc do walki, no ale no wiesz, no kurczę, to jednak, no jednak musisz mieć tych zawodników, którzy to pociągną tą galę, no cokolwiek, no tak jak mówię, KSW już samo w sobie jest magnesem, a co dopiero jak jeszcze dodadzą, jakie, czy będzie Pudzian walczył, czy Mamet, no to już wszyscy ich naprawdę znają, to mocno do świadomości widać się wbiło, a jednak no na Fenie, no nie masz, no nie masz nikogo takiego, no szczerze, no mówimy tak szczerze, ja bardzo lubię i szanuję tych chłopaków, bardzo bym chciał, żeby oni byli, no ale wiesz, no rozmawiasz ze znajomymi, no to nikt ci nie skojarzy żadnego zawodnika, nie? No to jest przykre, ale tak jest, jest wielu świetnych zawodników, którzy powinni to robić. Ja osobiście się na tym nie znam, nie wiem jak to robić i promować, no ale no wiesz, KSW dużo stworzyło tych zawodników, no fajnie by było, wiesz, Mateusz Szembecki, przecież jakim jest, no wiesz, no to jest mega topowy zawodnik, nie? I to myślę, że już na świecie by sobie poradził. Więc no szkoda, że tacy zawodnicy nie sprzedają tego pay-per-view. Ja jeszcze nie wiem, czego to jest wina, ale promocji, no nie mam pojęcia. Na pewno trzeba ogromne pieniądze włożyć w promocję takich zawodników. No mówię, no nie zagłębiam się w to tak, tylko teraz tak burzę mózgów robię. No, myślę, że na pewno ogromne pieniądze trzeba zainwestować w tych chłopaków pomiędzy walkami i pomiędzy wszystkim, żeby to jakoś poszło. I no nie wiem, dlatego może, no, no myślę, że może jeszcze jest za wcześnie, na taki moment na pay-per-view dla Fenu, no tak z mojej, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Żeby po prostu to nie było tak, że to będzie wielka wtopa, bo to też nie chodzi o to, żeby ktoś zrobił na siłę pay-per-view, żeby coś komuś udowodnić, a potem wiesz, nie daj Boże, przez kurwa 8 miesięcy nie będą robić gali, bo będą wiesz, musieli pokryć jakieś straty, nie? Więc no lepiej by było, jakby zrobili za rok tą galę pay-per-view, jak będą przygotowi, a nie w takim kryzysie, że tak powiem, bo teraz też każdy, im to będzie dłużej trwało, to ludzie nie będą chcieli wypłacać, wiesz, wydawać pieniędzy na jakby wszystkie takie rozrywkowe rzeczy, tylko raczej będą oszczędzać te pieniądze, żeby mieć po prostu co jeść, nie? Jak nie mają pracy. Prawda. Problem pojawia się na całym świecie. Teraz na początku maja najprawdopodobniej odbędzie się ostatecznie gala UFC. No już tego starcia Khabib Tony Ferguson obstawia, że w ogóle kiedykolwiek ona się odbędzie? No nie wiem, ale to jest bardzo ciekawa historia, ale no fajnie jakby się odbyło, bo ci powiem, że ja myślę, że Tony jest w stanie go pokonać i to bardzo realnie, bo Khabib bardzo wiele razy w stójce wyłapuje, jest fenomenalny w tym parterze i z góry. Myślę, żeby Tony też mu sprawił w parterze problem, ale to on jest tak niekonwencjonalny, że myślę, że jakby już ustrzelił, tak jak powiem, czy kiedyś nawet Johnson raz trafił tego Khabiba, to myślę, że jeżeli on by raz go trafił, to jest w stanie, myślę, go potem skończyć. Druga sprawa, że i w tym parterze nie byłoby tak łatwo Khabibowi.
No nie, mega ciekawa walka. Zresztą z Justinem teraz też była fajna walka i mam nadzieję, że chociaż do tej dojdzie, bo już z Tonem to nie wiem. Nie wiadomo, jak Tony psychicznie to wytrzyma, bo z tego co widziałem, to nawet robi wagę. Tak. To musi być świrem, żeby naprawdę robić wagę. A jak on ma teraz walczyć za miesiąc czasu i znowu zrobić wagę, ja nie wiem, co on robi. On jest świrem kompletnym. Nie? On robi teraz wagę, pewnie robi z jakieś 7 kilo. No jest duży chłop. Organizm cały wywala z siebie i za 30 dni znowu musi zrobić wagę. Jak będzie walczył w tym maju. To jest człowiek hit po prostu. No właśnie, chciałem Cię podpytać, bo oczywiście ta gala na początku maja się ma odbyć, ale pojawiały się informacje o tej gali na wyspie. W ogóle szalony pomysł Dana White'a, no i myślę, że to tylko pokazuje, jaką machiną jest UFC, że wchodzi w grę w ogóle wyspa, tak? Oni kupili tą wyspę, nie? I oni w ogóle kupili tą wyspę i tam będzie takie centrum UFC, że każdy zawodnik będzie mógł sobie przylecieć na treningi w jakimkolwiek czasie, kiedy chcesz. Bo ta wyspa, z tego co wiem, to jest dla zawodników bardziej z Europy, którzy nie mogą wlecieć do Stanów. Jak nie możesz lądować na terenie Stanów Zjednoczonych w tym momencie, to możesz u nich na wyspie i to będzie stąd, że masz prawo do wylądowania. No nie, no hit jak... No hit jest bardzo mocny, no kupić sobie, zobacz jakie to jest ogromne, że po prostu jesteś w stanie kupić sobie wyspę i zainwestować w to, żeby w całą infrastrukturę wyspy, jakiś szpital, cokolwiek tam zbudować, wszystko, hale, lotnisko, to musi być, nie? To jest ogromne przedsięwzięcie, nie? No i no, to jest ogromna machina. Okej. Okay. Marcin Wrzosek ostatnio w Hyde Parku powiedział, że jakiś czas temu jeszcze mieliście szansę sobie poćwiczyć na salce, ale to chyba teraz to już nawet nie ma szansy na takie ćwiczenko. Nie, no wiesz, też nie chcemy jakoś tam ryzykować, chodzić, no z Marcinem już to jest tak naprawdę w sumie jedyna osoba, co się tam widuje, no to przyjdzie czasem do mnie, to w ogrodzie sobie coś popykamy też na powietrzu, coś porobimy, no ale no mówmy się, to nie są treningi, które przytrzymają jakkolwiek formę, bo wiesz, no jednak te treningi w grupach, jeden drugiego napędza wszystko, no i ta systematyczność to jest najważniejsze, to cię doprowadza do czegoś, a tu jest takie bardziej, żeby po prostu, no nie wiem, no nie, że nie zapomnieć, ale po prostu chcesz to robić, ale nie możesz tego robić na maksa i to jest takie frustrujące trochę, no ale każdy się z tym, jedyne to pociesza, że każdy teraz startuje z tego samego poziomu, każdy ma ten problem, nie? I ostatnio właśnie gadaliśmy z Marcinem, że czasem jest tak, że coś prześpisz, gdzieś cię nie ma, źle się czujesz przez tydzień, coś ci ucieka, a tutaj tak naprawdę wszyscy mają ten sam problem i wszyscy zaczną od tego samego miejsca, więc to jest na tyle jakby pocieszające, że nikt ci nie ucieka. Okej. Okay. Dzisiaj następny odcinek, tylko jeden. Maciej Kawulski zdradził, że dzisiaj poznamy nowe gwiazdy KSW. Ja chciałbym cię zapytać, do tej pory tych wszystkich odcinków, kto zrobił na tobie największe wrażenie? Wiesz co, no... Kurczę, wszyscy naprawdę bardzo fajnie się zaprezentowali. Myślę, że jeżeli takim jakby największym zaskoczeniem może tak dla mnie to był Karol Wessling, bo myślałem, że Karol jako debiutant no będzie, szczerze to myślałem, że będzie po prostu do przejechania na każdym treningu, bo umówmy się, nie ma dużego doświadczenia w MMA, w sportach uderzanych ma, ale wiesz, powiem ci, na pierwszym treningu zrobiliśmy taki mocniejszy trening, zacząłem jaki naprawdę dynamiczny. Naprawdę fajnie łapie te zapasy i wszystko, więc powiem ci, że zrobił naprawdę do mnie wrażenie i ogólnie nawet na walce nie pokazał bardzo dużo, ale to też muszę nawet go trochę obronić, bo debiutować na gali, nawet małej, to jest ok, a tutaj jednak powiem ci, że to jest dosyć duże wyzwanie, taki debiut, bo pierwsza sprawa, nie wiem, czy to się jedzie, nigdy nie walczył w MMA zawodowo, a teraz nagle jeszcze masz... To jest nawet gorsze, ja myślałem, że to będzie łatwiejsza formuła, nawet dla zawodników, znają się, walczą w miejscu, w którym się znają, ale tak nie do końca, bo jednak te kamery są z nimi ciągle, na gali jesteś tylko, wiesz, na chwilę wejdzie kamerzysta, jak tej pujesz ręce, na chwilę coś, a jesteś tak naprawdę z trenerem, masz tą taką intymność i wiesz, porozmawiasz, uspokoisz się, czasem zawodnika trzeba, wiesz, wziąć na bok, dosłownie do łóżka z masażem, że tak powiem i po prostu sobie znam chwilę z nim posiedzieć w ciszy, żeby on się wyspokoił. Jest bardzo różnie, zawodnicy reagują, a tutaj jednak, wiesz, ciągle z 5-6 kamer koło ciebie jest i to naprawdę ciebie blisko, tej puje ci ręce, ja coś do niego mówię, on nie wie, czy ja to mówię pod kamery, czy ja to mówię do niego, on tak naprawdę wchodzi do walki, jest gąk i on dopiero mówi, kurwa, walczy o coś naprawdę dużego, to nie jest trening, nie? I powiem ci, że naprawdę duże wyzwanie przed chłopakami, szczególnie przed Karolem Wesslingiem, jako debiutant, a dał mi tak fajną walkę, z bardziej doświadczonym Michałem, też super, naprawdę fajnie się pokazał
I co, no to tam myślę, że Karol, no wiesz, no mówię, tak naprawdę, każdy fajna bardzo ekipa, no Tomi Romanowski, no to jest naprawdę chłop, który może, wiesz, no, można gdybać, co by było, gdyby, jak mu się może trochę inaczej poukładało na początku kariery i pewnie w życiu miał więcej czasu na treningi, a teraz, ale może by nie doprowadziło do tego, jak teraz jest naprawdę dobry, bo powiem ci, na sparingach czy coś, no to jest po prostu, no aż miło się go ogląda, uwierz mi, naprawdę patrzyliśmy czasem z Roskiem, ja czasem rundy o 60 sekund potrafiłem przeciągnąć, żeby sobie jeszcze popatrzeć po prostu, więc no tak na plus, no i oczywiście, no wiesz, no moi zawodnicy, nie wypada mi mówić, ale no Karol Lesnik, jako że był debiutantem, to myślę, że naprawdę bardzo dużo na treningach obserwowałem w ogóle i naprawdę będzie na pewno perspektywicznym zawodnikiem. Jak pojawiały się te komentarze krytyki, to zauważyłem, obserwując to wszystko, że pojawiło się głównie przy tym, że w programie nie są pokazywane całe walki. No i o tym, wy o tym wiedzieliście już wcześniej, że te pojedynki będą traktowane jako zawodowe, ale mimo wszystko, jak dostałeś pierwszy raz tą wiadomość, nie byłeś zaskoczony? Wiesz co, no nie, no ogólnie... Kurczę, temat jest taki, że w TUF-ie też nie pokazują całych pojedynków. Ja właśnie nie wiem, dużo jest ludzi, którzy porównywali, ja nawet dostawałem sobie wiadomości, że przecież w TUF-ie pokazują, nie pokazują w TUF-ie całych pojedynków. Jeżeli jest naprawdę dobry, to pokażą, ale ogólnie jeżeli masz różny pojedynek, to czasem to jest 60 sekund, a czasem zdarzyło się, że nawet miałeś 15 sekund. Miałeś dosłownie taki highlight króciutki, nie? I to był tak naprawdę to, co pokazują czasem między rundami tutaj w tylko jeden, to czasem w Debut Made Fighterze to był cały pojedynek tak pokazany. I to jest pierwsza sprawa. No wiadomo, czas antenowy, o to chodzi najbardziej. Masz niecałą godzinę czasu na pokazanie tak naprawdę całego tygodnia i to jest bardzo ciężkie. Miałem nadzieję, że w drugiej edycji programu będą chociaż dwa odcinki, żeby na przykład w środę i też więcej tych treningów. A trzecia sprawa, odpowiadając na pytanie, temat, aha, jeszcze, jeżeli chodzi o to, co jest tam pokazywane, no to pamiętajmy, że to my wiemy, że jest fajnie trening, że wszystko fajnie by było to zobaczyć, ale osoba, która jest, chce poznać, jakby wiesz, taka po tańcu z gwiazdami, chce zostać przy tym telewizorze, to ich ciekawi trochę inne rzeczy, te robienie wagi, te tańce, wiesz, te jakieś rzeczy, to jest bardzo ciekawe, żeby poznać tych zawodników i przyciągnąć nową rzeszę jakby ludzi, nie? Do tego programu, więc myślę, że też o to tutaj chodziło producentom, żeby po prostu jakby zebrać widownię nawet na następne edycje, a potem mogą być nawet jaja, a te, wiesz, pojedynki zawodowe, no, dwie rundy, teraz półfinały są ogólnie dwie rundy po 4 plus dogrywka 4 minuty, nie? Tutaj tak, tu były, że do ćwierćfinału były dwie trójki, plus też ewentualna dogrywka. To jest bardzo mało czasu ogólnie na walkę, ale powiedz tak, jedziesz do Japonii, masz 10 minut często pierwszą rundę, drugą 5. W Chinach masz walki, masz, jak nie masz werdyktu, masz remis. To jest, no kurczę, każdy robi tak, jak się decydujesz na to, to jest ogólnie bardzo ryzykowne, bo ci powiem, że 3 minuty, 2-3 razy 3-minutowe rundy, to ci chłopacy naprawdę nie pokażą swoich umiejętności, bo już jak jest zbliżony poziom, no to jesteś w stanie kogoś przytrzymać nawet te 3 minuty, nie? Jeżeli jesteś sprytny i chociaż te programy ci powiem, że tutaj szli raczej po dzisiejszych walkach zobaczysz, że szli na ogień i naprawdę dali się wszystko i tam nie, że nie było taktyki, ale były mega efektowne do walki, ale tak naprawdę jakbyś miał takiego mega nudnego jakiegoś zapaśnika, no to takiego Askrena, no to wiesz, to tak naprawdę nie jest problem, żeby uczknąć te 4 minuty z 6 minut walki na ziemi i czy tam przy siatce nawet wymęczyć i wygrać to, nie? No ale no, na szczęście nie było takich tutaj aż kalkulatorów mocnych w tej edycji i daj radę, no są te dogrywki jeszcze i na pewno będą, nie, ale to w sumie nie będzie teraz, mogę ci powiedzieć, że teraz w dzisiejszym odcinku tam 3 rundy po 4 minuty każda walka, bo była jedna i druga była z dogrywką. Fajnie. Obie walki w dzisiejszym odcinku? Obie walki w dzisiejszym odcinku będą, no. Okej, okay, super. No, więc no, no właśnie, chciałem cię zapytać też, bo właśnie o tym wspomniałeś, myślę, że to fajne dla niedzielnych kibiców pokazać też, że to nie jest tylko walka w klatce, a te robienie wagi, bo dużo osób oglądając MMA skupia się na tym, co jest w klatce, ale nawet nie wie, co tak naprawdę zawodnicy przychodzą przed tą walką, tak? Dokładnie. Powiem ci, no i duże to robi wrażenie, zauważyłem na ludziach, po wiadomościach. No wiesz, bo czasem jak ogląda ktoś walkę, to mówi, a on sobie chodzi na tarczę, tak jak tam robi te, sobie tarczuje, potem sobie idzie biegać i potem idzie do walki i jak coś spieprzy, to wiesz, patrzy tylko na to 15 minut, a to tak naprawdę jest ogromny proces tego, wiesz, trzymanie diety przez cały czas, przez te 8-10 tygodni, potem masz, wiesz, to ścinanie wagi, masz też pamiętajmy o tym, że nawet jak oni tutaj są byli w tym domu,
to praktycznie tak samo to robią na przygotowaniach. Masz rodzinę czy coś, to praktycznie ich nie widujesz i to też jest dla wielu ciężkie, i, że tak naprawdę jesteś odizolowany. Kiedyś bardzo duża fala krytyki spadła na Tila. No, jak kiedyś powiedział, że pieprzy, to ktoś mu powiedział, że dziecko jest w drodze, jak się ten czujesz, a on nie myśli teraz o tym, mówi, że pieprze, to teraz wszystko, bo i on mówi, jak możesz coś takiego powiedzieć o swoim dziecku, i tam blablabla jakiś, a on mówi, właśnie o to chodzi, że ja kurwa tak się poświęcam, teraz jestem, przez te 10 tygodni jestem największym egoistą na świecie, ale robię to po to, żeby po prostu im przynieść miliony do domu i te dzieci będą miały po prostu całym moim światem, nie? Dlatego to jest takie ciężkie, żeby wyjść z roli, wiesz, ludzie czasem nie rozumieją, a tu trzeba naprawdę wyjść z roli jakby tatusia i porzucić wszystko, co masz, i jesteś naprawdę bardzo uprzedliwym człowiekiem, jak robisz wagę, bardzo, bardzo nieprzyjaznym, a tu czasem i tak trzeba udawać, tu trzeba robić to, trzeba być miłym dla tego, tego. Więc to jest naprawdę długi proces i taki skomplikowany, co dużo osób nie rozumie, no i nigdy nie zrozumie tak naprawdę, bo to ciężko jakby być od środka to zobaczyć. Też nie ma za bardzo winić co tych wszystkich ludzi, tylko czasem trzeba wytłumaczyć. Bartek Gładkowicz, no niestety nie doszło do jego walki w ogóle. Chyba trochę było zawodu, że mimo wszystko no, dostał swoją szansę dla młodego zawodnika, to była wielka szansa, no ale jej nie wykorzystał. Wiesz co, no było, było i tak naprawdę no, dużo o tym rozmawialiśmy. Ja już na pierwszym odcinku zrobiłem taką gadkę, chyba nawet nie było, zrobiłem taką mowę, że jeżeli ktoś, zważyłem ich wszystkich Marcinem i mówię, powiedziałem, że jeżeli kurwa mają, ogólnie dużo osób miało nadwagę, on miał największą, ale mieli zbliżoną, potem chłopacy się bardzo szybko poprawili po tym tygodniu, no i mówię, że po prostu zabieracie miejsce. Ja to już na wasze, ja już na miejsce Kawula bym was wyjebał po prostu niektórych, bo chodzi o to, że zabieracie miejsce tu komuś, kto naprawdę chce coś oddać, szczególnie, że mówmy się o tym programie, oni wiedzieli z półtorej miesiąca przed wejściem do domu już, nie? Więc to nie jest mało czasu i tu jest, ja Bartka też trenowałem już od jego pierwszego wejścia na matę tak naprawdę, jeszcze w Bydgoszczy, więc też miałem taki jeszcze sentyment do niego szczególny. No i bardzo szkoda, bo że nie zawalczył i nie pokazał się, bo no kurczę, no jest, no wiesz, jesteś nie chcę, żeby to źle nie zabrzmiało, ale jeżeli nie pokażesz, możesz fajnie się zaprezentować przed kamerami, ale jeżeli nie masz, nie zrobisz tej walki, tak naprawdę nawet przegrana, wygrana, nie pokażesz się, zostaniesz zapomniany po prostu, nie? Z odcinka na odcinek i to jest taka przykra prawda po prostu, nie? Dużo komentarzy po walce Walawski-Kiełek. Twoim zdaniem powinna być dogrywka? Nie. Nie, no nawet Paweł Derla, czyli Kiełek też powiedział, że nie. Więc wiesz, po walce nie powinno być całkowicie. Wiesz, no z narożnika szczerze nie oglądałem na drugi raz tej walki, nie czułem takiej potrzeby, ale ogólnie wiesz, to, że ktoś się dociska do klatki i nic nie robi, to nie jest punktowane. To, kiedy punktowane, to może było, nie wiem, 5 lat temu, a teraz to trochę już się zmieniło i sędziowie też czytają. Szczególnie nasi sędziowie są bardzo dobrzy ogólnie, jak patrzysz na, tak naprawdę na świat i naprawdę praca, którą zrobił Leda kolanami, łokciami i ciosami na korpus przy klatce, nawet będąc przy klatce, to robiła wrażenie i uwierzcie mi, że naprawdę Paweł Kiełek było słychać, że odczuwa te ciosy, bo no były jęki, więc i potem zresztą było widać, że przysiadł kondycyjnie, wiesz, no drugą rundę to praktycznie przeleżał Piotrek na nim, nie? Więc no i pamiętajmy, że to jest tylko te 3 minuty punktowane, więc jak ktoś patrzy na to, wiesz, masz 2 minuty wygrane, przeleżane, no to wiesz, no wygrywasz tą rundę, no kurczę, no. W stójce może wyłapał jeden cios tak naprawdę Leda w tej drugiej rundzie, jak tam go kopał chyba, próbował kopnąć low kickiem, go złapał prawym, ale to był tylko jeden cios tak naprawdę na walkę, więc to jest bardzo mało. Co myślę, że bardzo fajne zostało zauważone też przez kibiców, że tak naprawdę wchodzi faworyt, bo Paweł Kiełek dla większości był faworytem tego programu. Pierwszy pojedynek i tak naprawdę odpadł z Marcinem Krakowiakiem. No wiesz co, no tutaj ja myślę, że ja to też z Pawłem gadałem potem, z Derlaczem, Pawełem trenerem jego, że myślę, że to chyba nie jest format dla niego właśnie, bo Paweł jest taką osobą, która bardzo lubi mieć wszystko ułożone, jest zawodnikiem, który naprawdę, wiesz, jedziesz na walkę, chce mieć to, wiesz, jakby idzie sobie etapami tą walkę zdobywa. Wszystko ma po prostu rozdzielone i ma myślenie, ma głowę spokojną. W tym reality show, w każdym reality show jest tak, że za chwilę może coś się kurwa zdarzyć, jest dubel, jest coś, wchodzisz tu, źle wszedłeś, jeszcze raz, wiesz, ktoś przyjdzie, już. Naprawdę dużo rzeczy się dzieje, plus te kamery naprawdę non stop, gdzie nie możesz się w ogóle skupić tak naprawdę i myślę, że tutaj jest był problem ogólnie z Pawłem.
I no tyle, no szkoda ogólnie, no ale no taka jest ta gra, niewdzięczna, nie? No, urodził mu się syn zdrowy, więc na szczęście na pewno na 100% mu to osłodziło to wszystko i pewnie nawet o tym przez chwilę już potem nie myślał, bo myślę, że to jest takie wydarzenie w życiu, że nie złagodziło na pewno wszystkie bóle świata. Okej, okay. Bo Paweł Kiełek dostał tak naprawdę drugą szansę. Chciałem cię zapytać, czy twoim zdaniem nie powinno być tak, że właśnie ci zawodnicy, którzy są w programie, oni dostają szansę, ale nie powinno być tak, że może nowy zawodnik, który tak naprawdę buduje nową historię w programie, powinien dostać szansę. Ale nowy był, tak, po prostu? Że chodzi mi o to, że tak naprawdę, kiedy wypadł tam jeden zawodnik, była opcja, była Paweł Kiełka, był Mariusz Radziszewski, był Kamil Długowski. A może fajnym pomysłem było też w ogóle nowa historia, jakiś nowy zawodnik, który właśnie poza tak programem. Wiesz co, no tak, wiesz, no tak było na początku ustalone mniej więcej przez całą tego ekipę i dużo było nawet takich rzeczy w ekipie całej. Jak już się coś klepnęło, to potem nie można już tego zmienić, nie? Formułę w środku programu nie możesz wymyślić nawet czegoś nowego, bo to już zostało klepnięte przez tam wiele osób, musi takie coś klepnąć, jakby cały scenariusz. I na przykład wiem, że na przykład drugi sezon będzie inny, będą dodane jakieś rzeczy, bo już w trakcie było, wychodziły jakieś rzeczy, które po prostu trzeba poprawić, nie? Ale to właśnie dużo osób myśli tak, a w następnym odcinku coś innego, żeby to zrobić inaczej z tym, to właśnie tak nie działa, bo takie show telewizyjne, nie wiem, że to kosztuje pełno kasy, naprawdę, byśmy to ogromne pieniądze na realizację czegoś takiego, to przed tym, wiesz, 30 osób musi to klepnąć na zebraniu przez 5 razy i każdy musi mieć jakiś swój wywód i coś, jakieś uwagi, to dopiero zostaje klepnięte i budżet i wszystko i potem nie możesz dla czegoś takiego zrobić, że zmienić to od tak, nie? Bo po prostu to tak nie działa w tej telewizji i na pewno na przyszłość będą poprawki, ale to już, wiesz, musi być nowy projekt po prostu, nie? No właśnie. Chciałem ciebie spytać również oczywiście o Karolinę Kowalkiewicz i o jej zdrówko, ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, to chcę zapytać, bo wspomniałeś ostatnio w rozmowie, że jeżeli ma być ta pożegnalna czy ostatnia walka Karoliny, to nie chcesz, żeby doszło do takiej sytuacji, żeby dostawała następną zawodniczkę, która jest tak bardziej perspektywiczna i ma zaraz walczyć, nie wiem, z topem czy o pas. Nie, dla Karoliny jest potrzebna zawodniczka, która no nie należy do tej ścisłej chyba czołówki, tak? Tak, wiesz, Karola sama ze mną walkę wybrała i ja też już teraz miała inne rywalki, o wiele łatwiejsze. Nie chciała, chciała z nią walczyć, no i widzisz, no. Czasem są tacy zawodnicy, że no nie możesz, wiesz, no ona już naprawdę zrobiła bardzo dużo. Wiesz, no naprawdę widziała bardzo dużo i to jest też takie coś, że jak zawodnik będzie już naprawdę na takim, się, wiesz, ciągle na tych największych konferencjach z Johnem Jonesem była, z Conorem McGregorem, wszędzie to naprawdę już cały świat się zlatało z nią i jak jesteś już na takim poziomie, to kurczę, nie, że nie wypada ci, ale to nie chcesz walczyć o coś małego, rozumiesz? Nie chcesz, to jest, albo robisz wszystko, ja ją rozumiem doskonale, a teraz to już powiedziałem po prostu wprost, że musi po prostu, jak chce się pożegnać z kibicami, no to zrobić po prostu tą walkę łatwiejszą sobie i tyle, no bo ona, no mówię, tak ambitnie, ambicjonalnie chciała, że po to tam jest, żeby walczyć z najlepszymi, no i tyle, no tak się czuła. No teraz na szczęście zdrowie, powiem ci, wróciło o wiele szybciej niż się spodziewano, bo po tej operacji do 3 miesięcy miała odzyskiwać tak naprawdę wzrok. Wizualnie tak naprawdę to chyba 4 dni po operacji już było tak naprawdę okej. A to trzeba naprawdę doktora Michalika i MMBL cały pochwalić, bo wiem, nie chcę mówić jaki zawodnik, może sobie tego nie życzy z Polski, ale z tego co słyszałem, Karola rozmawiała z jednym zawodnikiem i miał o wiele słabszą kontuzję jakby od niej, bo ona miała tam z tym mięsiem pozapadanym, pochowanym za oczodołem, tam miał tylko pęknięty oczodół, gdzie to się bardzo często dosyć zdarza, sam oczodół, i ma ogromny problem parę miesięcy po operacji z odzyskaniem wzroku i tak naprawdę ma zapadnięty oko, po prostu ktoś tam mu coś spieprzył i no i to niezaciekawie u niego wygląda, a tutaj tak naprawdę no, już tam chyba jest wszystko praktycznie okej, no. Aktywność jakąś fizyczną zaczęła powoli tam robić, tam coś, co może robić w domu i nie, jest naprawdę dobrze z tego, co jak były prognozy, bo mówię, tak jak mówię, 3 miesiące miało wszystko wracać do zdrowia, wróciło o wiele szybciej. Okej, okay. Bo Karolina wspominała, że jeżeli będzie szansa, jeżeli będzie zdrówko pozwalała, to by chciała stworzyć ten ostatni pojedynek. Ty uważasz, że nie jest to też tak, że wojownik mimo wszystko
ma dodatkową motywację, żeby nie skończyć tej kariery z ostatnią przegraną na koncie? Czy ta motywacja jest duża, żeby mieć wygraną w ostatniej walce? Na 100% jest bardzo miło się pożegnać z kibicami za wszystkim. Tak fajnie usłyszeć ten aplauz, tą rękę do góry i odejść. Tylko, że to musisz być naprawdę pewny, ale myślę, że ona jest już na tyle dojrzała, że wiesz, nie podniosą cię potem emocje i na chwilę i w klatce nie mówisz, jednak to nie jest koniec, nie? Myślę, że to jednak będzie po prostu ostatnia jej walka. Nawet jeżeli wygra, to będzie ostatnia jej walka. Chociaż UFC sama powiedziała, że możesz walczyć do końca życia. Już oni powiedzieli, że jak chcesz, możesz, kiedy chcesz, jak chcesz, że zostajesz już z nami i po prostu jesteś kobietą, która tworzyła tą dywizję kobiecą i będziesz z nami zawsze, a decyzja należy do ciebie. No właśnie, też wspominaliście o tym, bo dużo osób po walce powiedziało, że pewne zwolnienie, ale są zawodnicy w UFC, którzy nawet jeżeli mają przegranych tyle na koncie, to dostają szansę. Przecież jest Hector Lombard, przecież Dan Henderson, który dostał tyle walk. I sami wspominaliście nawet, że nawet patrząc przez sytuację pryzmat ostatniej walki, jak była promowana przez UFC przecież. Tak, to właśnie to jest, wiesz, no, kurczę, ona już walczyła i ona walczyła w co-main evencie największej gali w historii UFC. Tam była bramka 30 milionów dolarów w Madison Square Garden, pierwsze w historii z Conorem, na tą plakę. No tak. No to jest, kurwa, mać ogromna sprawa i to jest, wiesz, no, dużo mówię. Naprawdę, jak już jesteś tak w tej machinie i w tym wszystkim, to zresztą bardzo, ludzie ją bardzo lubią, nie? I to też jest jakiś powód na pewno, i że ona tam jest i ma taką jakby i reputację, i pozycję, i to też jest na pewno bardzo miłe jakoś tam, no ale tak jak mówisz, to wiesz, no ludzie czasem, ludzie dużo mówią, nie? A tak naprawdę no, nikt nic nie wie, no nie oszukujmy się, no nie wiesz, co się dzieje u nikogo, nie? Ktoś ci powie, a on zarabia, wiesz, może być nie wiadomo jakim dziennikarzem. Ja czasem czytam naprawdę dobrych ludzi na Twitterze, co naprawdę mają pojęcie o MMA, jakieś rzeczy piszą, a na przykład wiem, że jest zupełnie odwrotnie, nie? Ale nie możesz tego napisać po prostu, nie? No, tak jest, przecież no, nie można wszystkiego, nie można, nie byłoby dyskusji, gdyby każdy wszystko wiedział, nie? Chciałem spytać też o ostatnią przeciwniczkę Karolinę Chaonian, Chinka. Uważasz, że ma szansę zaskoczyć w walce z czołówką? Myślę, że tak. I wiesz co, ogólnie ma, ale też powiem ci szczerze, że dużo z taką kontuzją jak Karola miała i ona naprawdę nic kompletnie nie widziała. Ja jestem w ogóle w szoku, że ona przewalczyła 3 rundy. To jest w ogóle niemożliwe aż. I powiem ci, że nie skończyła tej Karoli z takim czymś tak naprawdę i jak ona nie mogła nawet równowagi sama utrzymać, to jest zastanawiające. I tyle. A nie mówię, że ona jest słaba, ona jest bardzo mocną zawodniczką. Tak jak mówiłem przed walką, jest mega przekrojowa. W każdej płaszczyźnie tak naprawdę jest mocna. Myślę, że jest w stanie. Ogólnie powiem ci szczerze, jak patrzysz na te chińskie MMA całe, jak to się wszystko rozwija i nawet na ostatnią przeciwniczkę Asi, gdzie myślałem, że ogólnie walka była fenomenalna, ale ogólnie myślałem, że Asia ją w stójce zje, ale przez pryzmat tego, jak widziałem, bo każdy się ostatnio podjarał Andrasz, tak, że ją znokautowała w chwilę, a Andrasz się rozsuje, nadziała, ta ją skończyła i tyle, ale jak walczyła z Tesią Torres, bo ogólnie gdyby wyszła w takiej formie do Asi, jak walczyła z Tesią Torres, to Asia by ją zabiła. Asia była w świetnej formie i Asia gdyby walczyła tak jak teraz z, nie chcę przejęzyczyć, Wei Zhang, tak? Tak. No. Ona walczyła tak jak z Tesią Torres, to Asia by ją zabiła, myślę, że w 2 rundy. Ale zobacz, jak ona, to nie jest tak, że ona była tam słabą formę. Ona po prostu tak idzie do przodu, to MMA tak się rozwijają. Jestem ciekaw, co będzie za rok czasu z tą dziewczyną, bo w stójce to poszła po prostu bardzo mocno do przodu i timingie wszystkim naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie i powiem ci, że może zostać bardzo długo mistrzynią, nie? No, to, że ona jest fizycznie silna, wszystko to już wszyscy wiedzieli. Myślałem, że będzie szła w ogóle do obaleń z Asią, nie? Tak myślałem, że będzie zaznaczała te rundy, a jednak też się chciała tam bić w tej stójce. No naprawdę, to chińskie ma robi wrażenie, nie? Naprawdę. Myślę, że za 5-6 lat będzie naprawdę sporo ich. Asia właśnie dała niesamowitą walkę. Myślisz, że jest szansa na natychmiastowy rewanż? Kurczę, nie wiem, wiesz, wszystko jest tak naprawdę możliwe, ale myślę, że nie. Myślę, że nie dostanie do natychmiastowego. Znaczy inaczej, myślę, że prędzej ona jeszcze, Chinka, musi zobaczyć z inną rywalką,
jak zawalczy, to nawet przypuszczam, że wtedy Asia by mogła skoczyć bez walki tam, prędzej niż teraz dostanie walkę, rozumiesz? Że może po prostu taki będzie splot wydarzeń, że nawet nie będzie nikogo, że tu Rose, nie wiem, dostanie kontuzji, cokolwiek, Andrade, tu wszystko by wypada, Zhang zawalczy z jakąś rywalką i będzie tak naprawdę w rosterze, nie będzie nikogo konkretnego i wtedy Asia skoczy. Myślę, że teraz walkę po walce nie dostanie jednak. To tak mi się wydaje po prostu, nie? Że nie dostanie, ale no wszystko jest możliwe. Nie? No dobrze, jakby dostała, no bo powiem ci szczerze, że teraz myślę, że jest w stanie ją jakby bardziej pokonać, niż to będzie za półtorej, dwa lata. Okej. Okay. Byliście razem z Marcinem Wrzoskiem w programie Octagon. Tam Marcin Wrzosek wypowiedział się o Borysie Mańkowskim, który od razu nagrał filmik. Byłeś zaskoczony tym filmikiem, czy ja raczej się spodziewałeś tego? W ogóle byłem zaskoczony, w sumie, bo nawet nie zwróciłem uwagi, że co tam Wrzosek mi powiedział tak naprawdę, że coś tam mnie zgadał, już to powtarzał ileś razy i potem widziałem, tak naprawdę czytałem to, co Borys nagrał, bo to były święta i sobie tylko przeczytałem, to nie chciałem nawet twarzać tych, bo nie wiedziałem, co tam będzie wyzywane, czy coś, miałem rodzinę w domu, gości, więc nie wiedziałem, jak się bardzo do niego odniósł. nie chciałem, żeby wszyscy słuchali wyzwisk. Ale no co, no takie życie. No, pokłócili się tam o coś, wczoraj tam byli. Nie wiem dokładnie w tym programie. Nie widziałem całego tego, tej ich potyczki, debaty, ale chyba nie było aż tam tak źle. No, wiesz, mieli ze sobą walczyć, coś tam się nie zgadzało. Myślę, że to w ogóle dwa inne charaktery są i dlatego. Dlatego może do tego doszło w końcu i szczególnie, że mieli ze sobą walczyć, no to jeszcze podkręciło i tyle. Dużo osób myśli, że takie rzeczy są pod publiczki robione i potem po walce przybijasz te pionę, mówisz, idziesz, pójdę z tą na piwa, a przed mówiłeś, że z Pałą czy kimkolwiek, tak, jak się tam nazwie. No ale często jest tak po prostu, że ty nie mówisz, możesz powiedzieć, mu idę na piwo, przybiję ci piątkę, przytulę cię, bo wiem, ile poświęciłeś przygotowaniom do tej walki, wiem, że zbijałeś wagę, wiem, że zostawiłeś rodzinę, wiem, że całe serce oddaj, żeby przygotować się do tej walki. Jeżeli fajnie ze mną zawalczysz, zrobimy te trzy rundy, no to cię przytulę, bo naprawdę mam do ciebie szacunek, ale nie muszę cię lubić. I nie muszę potem się z tobą kolegować, a czasem ludzie tak, wiesz, mówią, a teraz się tuli, no, a ty byś się nie tulił, jakbyś naprawdę to sam, wiesz, przez to sam przechodzisz przez całe przygotowania, a potem bijesz się z tym gościem i dajesz super walkę, ja nie muszę go lubić, ale szanować go muszę, za to, bo wiem, że zrobił to tak, taką samą drogę przeszedł, nie, i to mniej więcej tak wygląda i myślę, że tu jest po prostu duża różnica charakterów u Marcina i Borysa i musiało to może w końcu wypłynąć coś takiego, nie wiem. No właśnie, pojawia się nazwisko Borysa Mańkowskiego, ale też Artema Łobowa. Twoim zdaniem, która lepsza by była opcja dla Marcina? Ja myślę, że jak będzie walka, to na pewno Wrzosek dostanie z Łobowem pierwszą walkę i nie będzie walki z Borysem. Zresztą już były takie przesłania, miał walczyć tu, potem ten Artem się pojawił i tak naprawdę daleko nie było do tej walki. I wiesz, no, Wrzosek największym atutem jest to, że tak naprawdę mają bardzo mocną historię z Artemem. To jest raz. Dwa, Wrzosek bardzo dobrze, perfekcyjnie zna angielski i to jest bardzo duża, naprawdę bardzo duży plus, bo umówmy się, jeżeli masz zawodnika z zagranicy i odpowiadasz mu przez tłumacza albo po 10 minutach, albo odpowiada jak Borat do niego, to jest ciężkie, nie? Jeżeli nie rozumiesz dużo słów, a tu jednak Wrzosek bardzo potrafi szybko zareagować i bardzo dobrze skontrować, więc no myślę, że no to myślę, że Wrzosek będzie numer jeden, jeżeli chodzi o walkę z Artemem. Jeżeli podpisze Artem kontrakt, to na 100% Wrzosek zawalczy z nim jako pierwszy. Na 99, no tak. No tą kartą przetargową jest też Conor McGregor. Uważasz, że nawet jeżeli Łobow będzie w KSW, to jest szansa, żeby Irlandczyk był na hali? Będzie na bank. Okay. Myślę, że to jest Łobow, jak jeździ ma takie stawki, to tylko i wyłącznie dlatego, że przyjeżdża Conor do niego. To jest awesome. W Gdańsku też był. Nawet mieliśmy taką, prawie się złapaliśmy na afterku. Szkoda, że Artem ich przegrał, bo było smutno i się zawinął, ale on zawsze lata za nim, nie? I tak naprawdę to jest ogromna jego karta przetargowa. No umówmy się, jak Conor by przyjechał na KSW,
no to to będzie naprawdę, naprawdę duże wydarzenie, nie? I to napędzi na pewno sporo tych mediów i wszystkiego, i KSW na 100% zarobi na tym, bo nie wątpię, że KSW, nie, jak jeżeli na przykład decydujesz się dać komuś 300 tysięcy, no to zarabiasz na nim 500 czy 600 i dajesz mu wtedy te 300 i tak to działa. No. Oni nie są głupi, tylko możesz tam żartować, wiesz, jakieś tam żarty robić z kogokolwiek, ale nie musi ci on pasować, ale doceni to, że ktoś to robi dobrze jednak. No. Marian Dziółkowski, było informacje, że był planowany dla Normana Parka na kwiecień. Teraz Mateusz Gamrot wraca do organizacji KSW. Twoim zdaniem to nie jest tak, że teraz mimo wszystko Mateusz Gamrot przeskoczy Mariana i zawalczy z tym Normanem, a i najlepszym rozwiązaniem byłby ten turniej, o którym wspomina Kornik, że nie tylko 4 osoby, a może 8? No 8-osobowy to nie będzie turniej, bo już nie te czasy tak naprawdę. Zobacz ile gal, ile rozpisek zajętych na 8-osobowy turniej musiało być. Nie? No, nie mówię, że Artur ma to nie być, ale chodzi o to, że no wiesz, no 8-osobowy turniej, no to już jest trochę tego zajętej rozpiski. No umówmy się, w dzisiejszych czasach, tak jak powiedziałem na początku rozmowy, to jest miejsce na rozpisce, to jest towar deficytowy, więc zapełnić ją turniejem może być ciężko, nie? I myślę, że to jest niemożliwe wręcz, więc no co, no taki czteroosobowy na pewno, no jest na pewno ciekawie w tej kategorii. Myślę, że Gamer będzie, myślę, że jednak będę namawiać na tego Saladina, nawet na 6-6, mam takie wrażenie, i bo to by był super fight straszliwy i myślę, że może dadzą mu więcej czasu, więcej pieniędzy, żeby, bo tutaj wiem, że z Mateuszem dosyć na bieżąco byłem, bo nawet był u mnie w Łodzi na seminarium wtedy i po prostu nie dał rady wagi zrobić, nie? Na tą Łódź, na te 6-6 potrzebował wiele więcej czasu, ale myślę, że wszystko jest kwestią na pewno dogadania, bo to po prostu, a wiem, że Gamer się w ogóle go nie boi i na pewno by wziął tą walkę. Więc myślę, że to jest, mówię, wszystko kwestią pewnie dogadania, pieniędzy, czasu i myślę, że Gamer pójdzie w stronę jakby takiego właśnie super fightu, niż będzie walczył z powrotem z Normanem. Właśnie, byście prowadzącymi FFF od drugiej edycji. Zapytam ciebie, bo Marcin Wrzosek po walce DJ Dexa zaproponował walkę, żeby DJ Dex zawalczył z Erko Junem. Twoim zdaniem to był fajny pomysł, żeby to zrealizować na KSW i czy Dariusz miałby szansę w takim potencjale? To byłby pomysł, ale właśnie temat jest też taki, że nie wiem na ile Dex trenuje parter, bo to wygląda efektownie w stójce i w stójce myślę, że było naprawdę mocne, tylko że Erko już też trenuje spory czas i naprawdę trenuje, nie jest tak, że on jak bracia Słodkiewicz na pewno trenują na siłowni, jest 8 tygodni, idą na jiu-jitsu. No Erko raczej ma tam bardzo mocną ekipę i widać, że chłopaki się nam przyjaźnia, więc to po prostu oni trenują 2 razy dziennie, non-stop, już myślę, że z 2 lata. No to jest jednak inny już typ zawodnika, no bo on na pewno już wyłapał swoje i naprawdę już na pewno robi mocne sparingi, więc myślę, że wszystko zależy od, wiesz, Dex też nie jest najmłodszy i myślę, że wszystko zależy od tego, jakby sobie radził w parterze. Ja nie wiem, w sumie nie mam takiej wiedzy, ale na pewno była walka ekscytująca do sprzedania, ale myślę, że bez niepotrzebna dla Dexa ogólnie, bo lepiej jakby zobaczył, nie wiem, z Krystianem Pudzianowskim, czy z drugim Słodkiewiczem, tak? No, tego typu walki, czy Zakopem Szostakiem, gdzie są jakieś na pewno braki, no to mniej więcej w tym kierunku bym szedł niż no, do Erko Juna, który po prostu ze względu na to, że już naprawdę trenuje spory czas, myślę, że w tym parterze jednak mogłoby się to... A myślę, że byłby w stanie obalić po prostu, nie? Bo nawet... kurczę, no Słodkiewicz młodszy braci miał przy siatce, po prostu tam nie za bardzo wiedział, jak dalej pójść, ale to też po prostu przez to, że nie wiesz, no to trzeba po prostu trenować, to nie jest tak, że przez 8 tygodni robisz coś i potem odchodzisz od tego i to ci się wychodzi w walce, nie? To jest cięższe chyba. Znacie się z Arkiem Tańculą? Myślę, że pozytywnie chyba zaskoczył na ostatnim fame. Bardzo pozytywnie, chociaż wiesz co, ja mówię, no ja byłem za nim. Wie, więc powiem ci, że on, wiesz, on kurczę nie trenuje, nie? To jest to. I jedyne tylko, że ja też wiedziałem, że on naprawdę ma charakter taki, wiesz, no nie mówiąc, no myślę, że Alan brakuje mu bardzo dużo. Myślę, że tam jest więcej po prostu gadania. A prawda, Arek przyjeżdżał do nas, no to
wiesz, sparował z wszystkimi, po prostu ja go tam nie brałem, a tu przyjść sobie na tego, tylko wolałem, żeby już nawet go oprawili, ale żeby poczuł to wszystko i wytrzymywał te rundy. Ja nie mówię, że w ogóle dominował i cokolwiek, ale wytrzymywał te rundy i naprawdę wychodził z tego taki zadowolony, że mówi, kurwa, już chyba nic gorszego nie może mi się stać. I on był naprawdę gotowy na to, powiem ci. I naprawdę, naprawdę super, że wygrał tą walkę. I myślę, że na pewno jeszcze zawalczy, zaskoczy, myślę, że może nawet w innej organizacji i na pewno ma potencjał, bo jest gościem, który nie jest, nie będzie rzucał szmatami, cwelami w każdego, tylko ma coś do powiedzenia, jest na pewno ciekawą postacią taką, żeby do wypromowania i myślę, że na pewno gdzieś zagrzeje swoje miejsce. No właśnie, on wspomina, że tam zawsze robi wszystko, żeby dojść do marzeń. Wspominał o tym, że jego marzeniem jest dojście do KSW. Spadła na niego duża krytyka, ale czy to jest sprawiedliwe, że za marzenia karają? No właśnie, wiesz, taki mamy naród. Tylko wiesz, no każdy tyle razy, co mi mówili coś, że czegoś nie będzie, a potem to było i potem te same osoby tak naprawdę udają, że tego nie mówiły. To jest, no takie jest życie, ale to nie ma się tym w ogóle co przejmować i każdy o czymś marzy i myślę, że to jest fajne, może nie krzycz na każdym kroku o tym, ale rób po prostu, dąż do tego i tak naprawdę takie rzeczy to zawsze się spełniają. Jak będzie do tego bardzo chciała, wiem, że na pewno bardzo tego chce, no to nawet 1000 razy upadnie i mu nie wyjdzie, ale będzie szedł do przodu, no w końcu mu to wyjdzie, bo tak myślę jest w życiu, że jak robisz naprawdę tyle razy, co się w kłopoty wpadnie, jakieś pieprzone rzeczy, to po prostu dużo osób odpuszcza po 10 razie, po 5, po prostu już nie mają na to siły, a tak naprawdę jak do czegoś dochodzisz, gdzieś jesteś, coś robisz, no to znaczy, że po prostu się nie poddajesz i wtedy jakoś to działa. Okej, okay. I ostatnie pytanie mam do ciebie o jedno nazwisko, bo staram się o nie zapytać zawsze. Damian Szmigielski, on jeszcze wtedy Basie pokazał się z naprawdę świetnej strony. Pokazał się z naprawdę świetnej strony i chcę zapytać, co z nim, no bo kurde... Miał 2 razy wrócić na ACA już, dalej miał kręgosłup, bardzo poważną kontuzję kręgosłupa, gdzie tak naprawdę rok leczył, to robiliśmy samą stójkę. Wrócił, mówię, walki brał, ciągle rozwalał ten kręgosłup się. Potem miał taki moment trochę taki, jakby zątwienia, nie szedł na 100% i może to mu dobrze zrobiło, bo jak on wchodził na te sparingi od razu na stówę i wszystko, od razu mu się coś działo i jakby troszkę się wzmocnił, zaczął to robić tak po prostu dla takiego fanu i zaczęło to mocno tak naprawdę znowu wychodzić, zmienia na pewno kategorię. No i znowu ten sam temat, no chciałem mu załatwić walkę, to jeden z menadżerków, Osoliński, ja nie muszę się kryć z tym, powiedział, że ma walkę tu, a potem na tydzień, tam na chwilę przed się okazało, że on tam w ogóle rozpiski geniusz nie robi, no. Ale to są właśnie tego typu menadżerki, wiesz. No i potem był tak naprawdę problem, bo też nie oszukujmy się, ja z Damianowi nie chciałem brać, rywala, nieco się przewróci, ale też nie chciałem, Damian ma dobry rekord, ale nie walczył 2,5 roku po bardzo mocnej kontuzji i chciałem, żeby się przetarł po prostu z kimś, kto jest solidny, ale nie z czołówki, bo też Damian nie jest zawodnikiem. On może zawalczyć sobie teraz nawet za 3-4 tysiące złotych, ale z rywalem, który po prostu będzie mógł sobie wejść, powalczyć, stawi mu opór, jest okej, ale no po takiej kontuzji jednak za finanse, no to on nie wyjdzie do zawodnika. No jednak on już jest zawodnikiem, który ma 9-1 rekord, umówmy się, do WCA zarabiał bardzo duże pieniądze. Nie dość, że jeszcze zdobywał w każdej walce, chyba na 3 walki 2 bonusy zdobył, więc to nie jest zawodnik, który teraz on musi walczyć za 3000 zł z top 5, więc to odpadało. Po prostu chcieliśmy, żeby wrócił i potem zawalczył sobie razem jakąś mocniejszą walkę. No niestety, no ciężko mówię, no tutaj była taka jedna ta wtopa, tam jedną galę chyba odwołali mu i teraz jest ten koronawirus, no widzisz, no znowu, no jest, ale naprawdę na mnie jest w mega sztosie i ci powiem, że jak wróci, to jest... Naprawdę jest mega mocny Damian. Kowadło w łapie ma jeszcze większe niż miał. Naprawdę jest, no naprawdę się rozwinął, jest, no mówię, był efektowny, a teraz to, co robi na sparingach wszędzie, to jest no, magia. Okej, dzięki Łukasz, że udało się złapać, bo tutaj dusza nam nawiązała się rozmowa, niczym jakiś podcast, bo zaraz pęknie godzinka. Fajnie, że udało się złapać, no i co najważniejsze, życzę dla ciebie i dla całej rodzinki zdrówka w tej sytuacji. Bardzo tobie też tak życzę. Dużo zdrowia.